Witam serdecznie na wojnie. Trzy kolejne ataki, czas wykonać. Trzeba się tylko zastanowić, co i jak. Co i jak. Myślałem o jakimś magnim na start. Może być ten, albo może być ten. Dobra, zobaczmy, co my tutaj możemy dać. Sabinkę możemy dać. A jakiego kolejnego lekarza my tutaj możemy dać? Tak patrzę na lekarzy, jakich mogę użyć. No, a jeszcze Melandor jest w razie czego do użycia. Chociaż tutaj, jak jest babcia, to użyjemy prawdopodobnie Kirill. Ale to musi być też sprytne bicie tutaj. Zieloni mi się powoli kończą. Jana. Jana. Mały John. I weźmiemy sobie. Tak byśmy pojechali. Dobra. Jedziemy. Czy to będzie rozsądne, czy nie, to zaraz zobaczymy. Dobra. Fiolet. Z czerwonym. Dobra. Tutaj jeden. Ach, nie udało się. Trzeba szybko uzdrowić. W pierwszej kolejności zdjąć naszą babuszkę. Czego oni akurat strzelają tam, gdzie nie trzeba, no? Aż się uczepił. Zrobilibyśmy tak właśnie. I chodzi o to, żeby ściągnąć babcię. O, właśnie tak. Tutaj kończymy tego pana. Uzdrawiamy. Puszczamy sobie cały czas, żeby
mieć tutaj uzdrowioną ekipę. Teraz musimy sobie to przygotować wszystko. A przygotowanie to ja rozumiem. No, myślałem, że Kirilla tutaj ładnie załatwimy. Dobra, robimy tak. Następnie tak i już po zabawie. No dobra, najważniejsza była babcia, także ją zdjęliśmy, reszta jest... Reszta była historią, chociaż po cichu też liczyłem, że Magniego sobie zdejmiemy dosyć szybko. No ale liczyłem się oczywiście z tym, że odpali. Dobra, jeszcze dwie wygrane nam są potrzebne. Jeszcze jedną babcię weźmiemy. Tylko ten przeciwnik będzie trudniejszy już. Ten przeciwnik będzie już trudniejszy. To byśmy sobie zagrali. Kogo my tam mamy? Tutaj pójdzie pan. Melendor w stroju. Według mnie pójdzie Cadillan. Chociaż, czy to jest dobry pomysł? Mamy jeszcze tak naprawdę niezłe kombinacyjne składy. Trzeba nam by było też dobrego leczącego. To jest dobry leczący. O, co my na to? Co my na to? A jakby tą Cadillę zamienić na kogoś? Mogę zamienić na kogoś, ale to musi być ktoś uderzający. Musi być ktoś porządnie uderzający. Mam taką zagwozdkę. Może po prostu zrobimy tak. Trzeba, to za mała kombinacja jest. Nie, tutaj potrzebuję. Dobra. Skorzystam z intuicji. Skorzystam z intuicji, a intuicja podpowiada mi, że nie ma co się bawić. Tylko, że jak Gefion mi zdejmą, to jestem w czarnej D.
A może tak być. Za mało ognia. No dobra. Idziemy tak. No albo Mitsuko wezmę. Chociaż nie, tam miałem do innego składu wziąć Mitsuko. Dobra. Pójdę tak tutaj. O. Tutaj miałem wziąć Mitsuko. I tutaj bym tak poszedł. To nie, tutaj Nate nam nie pasuje. Tak miało być. Zdjęcia statusu nie mam. Viviki. Dobra. Pójdziemy najpierw na tego, a później sobie znajdziemy. Ktoś tam napisał, doc, autostrada do MVP. Tak. Patrzę na te klocki tutaj, to tak, to autostradę widzę, tylko nie wiem dokąd. Autostrada. Ciekawy. Dobra, odpalimy. No i sarnia. Szkoda. Szkoda. Ale panią Isarnię tutaj żegnamy. No kurde, mam nadzieję, że nie palnie za dużo. Przestaje mi się to podobać tutaj już. Zrobimy tak. Pytanie, czy nam nie będzie lepiej zgasić po prostu Urseny. Dobra, chyba właśnie będzie lepiej. No, no i już. Rewelka. Włączamy leczenie. Zacząłem składać od dołu z fioletu. Zazwyczaj składam od... Znaczy to zależy od bordu, ale zazwyczaj składam nawet od dołu. Te dwójki, które mi są potrzebne najbardziej.
Później przesuwam się stopniowo do góry, ponieważ jak złożę tą z góry, to zazwyczaj zepsuje mi tą z dołu. No i dobra, i teraz pytanie. Co my tutaj mamy teraz? Myślę, że sobie w tym razem wybierzemy skład. Akurat się tak zbiegło, że będzie Kiril. Nie będzie Kiril. Może jaki tutaj będzie lekarz? Gdzie ja mam lekarza? Gdzie mi wypadł lekarz? Melendor. Właśnie. Tego, co ja mogę tutaj dać? Gefion na pewno. Proteusza. I na przykład Nate albo Kedmona. To nam by się coś kombinacyjnego przydało. Coś nie za szybkiego, może. Tutaj mógłbym dać dwa zielone. W związku z Aegirem. Ale tutaj jestem skazany wtedy na zielony. Valdas jest. O, tutaj mamy coś dobrego. Czy to jest coś dobrego? Nie mam własnego statusu. Dobra, czyli podsumowując, nie mam własnego statusu, więc dobrze by było nie. Mogę mieć w razie czego status tamten. Nate. Może ten. Mam Proteusza. Dwóch leczących. No niestety będę się tak zastanawiał, szanowni państwo. To jeszcze Maldar. To jest dosyć wytrzymało. Chciałem Nate w składzie. Tutaj co mamy? Własnych statusów nie mamy. Wychodzi jak nic. No coś takiego nam. Taka jakaś kombinacyjna zagrywka. Tylko, że tutaj babcia jest, to mi się nie podoba. Poszukajmy czegoś innego. Intuicja mówi, żeby poszukać innego. Bo ten jeszcze. Valdasa jeszcze raz. O, wybaczcie, że się tak zastanawiam. Ale nie chcę był przegrać. A nie chciałbym też grać tymi samymi, którymi już grałem.
Dobra. Mam dwóch lekarzy. Oni nie mają żadnego. Trzeba rzeźbić. Jedziemy? Jedziemy. Tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, co tutaj wrzucić. Dobra, pojedziemy Proteusza. Zrobimy. Czy szybko zrobimy? To się okaże zaraz. Dobra. Dobra, idealnie nam się zgrało, tak. Teraz ładujemy szybko czerwone. Teraz się trzeba zastanowić. Dobra, zrobimy tak. Plus jest, że nie mają lekarza. Tak na dobrą sprawę mamy wygraną w kieszeni. No, mamy już zablokowaną, dobra. No cóż, tutaj więcej można powiedzieć. Bardzo ładnie nam się to wszystko skleiło. Chociaż oprócz pomocy minionów, to uważam za najlepszą pomoc polową. Się tutaj udało. O, Max też strzelił Herkules. Dobra. Także dzięki, było miło. Pozdrawiam.